Witamy serdecznie, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, mamy ze sobą gościa, który zawitał na naszej pięknej, czerwonej kanapie. Witamy Ciebie, Mariusz. Cześć, Mariusz. Cześć, Mariusz. No witam Cię, Mariuszu. No witam Was, chłopaki. No w końcu tutaj dotarłem, tak? Słuchajcie, Mariusz, formacja United. Gwiazda, niewątpliwa gwiazda lat 90. i początek 2000, tak? Bo tam już... No, opowiadaj. Słuchajcie, mamy akurat z Mariuszem bardzo dużą wspólną historię. Zaczynaliśmy razem, graliśmy naprawdę mnóstwo wspaniałych koncertów. Poczekaj, powiedziałeś opowiadaj. Stop. No tak. Proszę bardzo. W tym momencie oddaję. Daj Mariuszowi powiedzieć w parę słów, jak to się wszystko zaczęło. No, jak to się zaczęło, Marcin dobrze wie, jak się zaczęło. Zaczęło się lat temu z 15. 95 rok. Czyli początek United. Zaczęliśmy razem. Dokładnie. Przez 10 lat razem. 10 lat razem byliście? 10 lat. Ja nie, nie byliśmy razem, po prostu razem graliśmy. 10 lat, tak. 10 lat, no jeszcze z nami były też ciekawe postacie. Aneta, tak? Tak, było kilka osób się przewinęło. Marek. Marek. Pozdrawiamy Marka oczywiście. Czyli co, nie tylko w trójkę, ale i w czwórkę też czasami występowaliście. A na początku byliśmy w czwórkę. Aha. Na początku dłuższy czas. No. Czyli bardzo dwóch facetów i dwie dziewczyny. Nie, trzech facetów i dziewczyny. A w ogóle wiesz, co u Marka słychać? Nie, no właśnie nie. Ostatnio go złapałem na Facebooku. A ja chyba go też mam na Facebooku. No i dorwał mnie i zaprosiłem go, niestety no, nie skorzystał z mojego zaproszenia. Dzisiaj miał przyjść, tak? No, szkoda, że nie. Nie dostał zaproszenia. No ale co, przez 10 lat był ten Marek, czy on... Nie, Marek był Marek przez... miał pranie. Marek co? Miał, tak. Pamiętasz, Marek miał pranie. Nie mógł pojechać na koncert. I to i tak zostało, tak? Nie. I dalej pierze. Zadzwonił do nas i mówi, słuchajcie, mam mokre pranie, nie dam rady jechać na koncert. No, naprawdę? No tak było, no niestety. No niestety, został w domu. Mhm. Tak, I co, trzeba było dokoptować dziewczynę? Nie. No dziewczyna była cały czas. Cały czas Marek była? Po prostu został z praniem, no. Dziewczyna była od samego początku, Marek został ale nieręcznym. Nie wiem, czy na ręcznym, czy na nie. W każdym razie. Nie no, już wtedy były automaty, wiadomo. Aha. Marek został z praniem i zespół wtedy jakby zmniejszył swoją liczbę, tak? Było mniej osób. W tamtej graliśmy ale nie osoby. Stracił na jakości, tak? Bo akurat... Wtedy pamiętam, że graliśmy chyba najwięcej koncertów. To był taki czas, gdzie się grało po prostu non-stop, po kilka razy w tygodniu. I co, przygody z Fan Factory, bo tam Ombre cały czas w tych naszych programach opowiada, że on z Fan Factory, czy to prawda? Tak. Prawda, naprawdę, nie kłamał? Całą trasę z Fan Factory po Polsce. Tak. Dwa koncerty. To duża ta trasa. Jeden był w jednej części Polski, drugi był w drugiej części. Żartuję, chyba po 10 koncertów. W każdym razie dużo, cały... Ale to coś niesamowitego, co? Polska grupa gra z taką gwiazdą wtedy, kiedy dance, no można powiedzieć, musieliśmy dopłacać im, żeby nas chcieli. Tak, słyszałem, a nie musiałeś tego na wizji opowiadać, ale nie, dobra. Żartuję, płacili nam. A wiesz, że jako Bikul, bo tam był taki moment, gdzie jeszcze... Bikul? Nie, jako specjalnego. Jako Bikul spotkaliśmy się z Fan Factory po iluś tam latach. Naprawdę? Ale chyba w innym składzie tylko pod nazwą Fan Factory, bo to już zupełnie inny. Nie, ciut byli podobni, to trzeba powiedzieć, że byli ciut podobni. No wiesz, no wszystko się rozpadało się, prawda? Słuchaj, wiem, że nadal się zajmujesz muzyką, cały czas tworzysz. Kiedy ujrzymy twoje jakieś nowe dziecko? Każdy podejrzewam, że czeka na to. No właśnie, no i tu jest. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że co wiesz, to jest tak, że cały czas coś robisz i w pewnym momencie jak myślisz, że to już jest skończone, to ja tak niestety mam, myślę, że to już jest skończone i zaczynam od początku. No. Znaczy z tego co ja pamiętam, jak pracowaliśmy razem, ty jesteś strasznie pedantycznym człowiekiem. Znów zaczynasz oczerniać naszych gości. Jacku, no i właśnie przez takich ludzi jak ty właśnie... No dobrze. Chodzi o... Tak. Pedantyzm w bardzo dobrym słowa znaczeniu. Czyli pieścisz każdy dźwięk... Pieszczę, lubię to słowo. O, pieścisz dobra. Każdy dźwięk, doprowadzasz do perfekcji. Może czasami... I to jest błąd, też tak. Niepotrzebny, no bo co, nie? W pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że to jest złe i chcesz zacząć od nowa. No i to się, wiesz, napędza się, prawda? Zaczyna się od nowa. Czasami jest tak, że ta jednak pierwsza myśl jest najlepsza. No dobra. Czasami tak jest. No zobaczmy jedną z pierwszych myśli. Zapowiedz swój teledysk. A teraz zaraz wrócimy do panowie i panie... Naprawdę nie wiem, zobaczcie jak Marcin wyglądał 10 lat temu. I również jak ty wyglądałeś 10 lat temu. Ja to wyglądam zawsze zajebiście. Za każdym razem jak zapowiadaliśmy ten klip się śmieje, no... Zobaczcie zresztą sami, tak. Nie każdy. W tym teledysku widać pełen skład United, jaki był od początku. Pierwszy skład. Pierwszy duży skład. Zobaczcie sami, naprawdę nie wiemy.
United.